Okej, ludziska, siemanko, z tej strony Defen24, przed wami całkiem nowa seria, a raczej zróbmy tak, nagram jak najdłużej, nawet z 2 godziny i nie potnę tego, wrzucę to od razu całe, tak więc przed wami właśnie Castlevania Bloodlines. Tak, świetna gierka, naprawdę świetna gierka, tylko obawiam się, że nie mam ustawionego pada i to mnie będzie boleć. A może jednak i mam? A jednak mam. Dobra, no okej. Więc jest to na konsolę Sega Genesis. No, a... Dobra, może sobie zacznijmy, bo widzę, że... nie da mi, ja nie będę tak przesuwał cały czas, bo... chyba, że wejdę w opcję. No właśnie, chyba, że wejdę w opcję. Dobra. Dobra. No, halo? Startem. Ja pierdzielę. Dobra, do wyboru mamy dwóch protagonistów. Johna Morrisa i Erika Lecardi. Alcred Speer i on jest z biczem, z pogromcą wampirów. Ale zagramy sobie z Gidą, z włócznią, Erikiem. No nic, zagramy sobie Erikiem. Na początek. Gram w to na ślepo, tak więc nie wiem jak to będzie. Stage 1. Ruin of the Castle Dracula w Rumunii. Ruiny zamku Dracula. Dobra. Fajnie, że on tu na animacji wygląda w ogóle inaczej, nie? Ale to nic. Tam jest blondyna, a tu nagle zgubił kolorki. No nic, dobra. Nasz protagonista jest wyposażony w fajną rzecz, a mianowicie w Gidę, która potrafi na wszelakie sposoby uderzać do góry, na skos, na ukos, na dół, wygląda jak syrenka Ariel, i chyba jeszcze w dół, a może i nie w dół, nie, dobra, chyba nie. Tak jak w każdej Castlevanii, idziemy przed siebie, platformówka. I pamiętajcie, zbierajcie wszystkie świece. O! I u góry macie miejsce na broń. Na broń drugą w sumie. No, ta kulka daje mi niezniszczalność, ale... wróćmy do tego, co mówiłem. U góry znajduje się miejsce na broń. U góry znajduje się miejsce na broń. Kryształy, które tutaj zastępują właśnie kryształy. Miejsce na serca, ale tu zastępują kryształy. Nasze życie... Życie bossa, którego jeszcze nie widzimy, bo on dopiero się pojawi potem. I widzimy punkty, ile mamy żyć i który to jest stage. Dobra, tak więc widzicie, tu jest rozwalona kolumna, można ją właśnie do końca zniszczyć i powinno wypaść mięsko. No, jednak dobra książka. I właśnie, gdy kucamy, Erik się ładuje. Dziwnie to brzmi, wiem, ale ładuje się. I dzięki temu, że się ładuje, możemy wyskoczyć w taki oto sposób. Tej spirze i to się przydaje w niektórych momentach gry, na przykład tutaj, gdybym grał jak on miał, John? Chyba Johnem, to musiałbym iść w dół, ale z racji tego, że tutaj grę można lekko oszukać, tak więc zróbmy coś takiego. Okej, i widzicie, tędy byśmy weszli do góry, ale z racji tego, że robimy inaczej, no to w zwykłe Castlevanii na Pegasusa też można tak zrobić, można wykorzystać buk animacji, od którego po uderzeniu odbijamy się, nasz bohater się odbija, tak na bok śmiesznie, odskakuje, jakby, nie wiem, dostał czymś w brzuch. No i wtedy właśnie można to wykorzystać. I tu jest pierwszy boss, który właśnie piszczy niesamowicie. I te szyby nas bolą. Te szyby nas bolą, bolą, bolą. Można też rzucać inaczej tymi. Masakra jest tym dźwiękiem, czasami potrafi rozjebać uszy i to niesamowicie. No dobra. Będziemy grali tak długo, aż nam miejsca zabraknie. Fajna jest również tutaj muzyczka. Jak już zauważyliście, jestem dużym fanem serii Castlevania, tak więc możecie się spodziewać dużo takich serii. Po prostu je uwielbiam.
Jeśli macie jakieś, nie wiem, gry z serii Castlevania, nie chodzi mi tutaj o oficjalne gry, tylko jakieś twórczości fanów, jakieś fajne haki. Pograłbym, naprawdę bym sobie pograł. Dzięki temu czemuś u góry mamy właśnie taką, a nie inną spirę. O nie. Hop, hop. Oczywiście grę mam oryginalną, jest to kopia mojej gry. Tak więc, żeby nikt mnie tu nie posądzał. Dobra. Hop. Bardzo dobrze. No dobra, niech stratę wezmę to gówno. Ow! Nareszcie co się niszczy. Pep. Naprawdę, ile my już przerobiliśmy gier z serii Castlevania? Jedynkę, czwórkę, teraz... No... Teraz to? Naprawdę tego sporo już było. Jak już się domyślacie, te emblematy, które zbieram, one się pojawiają tylko na po... Kurwa, tylko na początku. Z racji tego, że one ulepszają mi spirę, już ona bardziej ulepszona nie będzie. Chyba że tamtą niebieską mocą i tylko tyle. Ej, nie było, naprawdę. Ej, tam po drugiej stronie też jest pokruszone morze. Nie, dobra. Jednak nic. Wiecie co? Zrobimy sobie save'a, chociaż nigdy tu nie robiłem save'a, tak więc... F5. Dobra. Dobra, teraz F7. Okej. A którym się laduje? F8. Error loading state. F5, F8. Dobra, działa. Nice. Ciop. O, to mi się przyda. To chyba będzie ta zbroja. Nie, no, ta zbroja. Już jej zabrałem tyle życia, co ja. Okej. Mówmy sobie szczerze, boss nie jest trudny. Dziwnie to wygląda naprawdę, jak tak wisiał w powietrzu. I to jest to chyba, co zdobyliśmy. I co to z nami przechodzi. I stage drugi. I to jest właśnie fajnie zrobione. Patrzcie na wodę. I na to odbicie nasze. To jest fajnie zrobione. Hop. To jest też znana melodia dosyć.
Nie tylko z tej części. Ogółem. To było nie fair. Hop, 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 hop. Wolę poczekać, wolę poczekać. A jak pójdziemy tędy, to co mi się stanie? Umrę? Umrzyję? Nie, jednak nie. Dum. Hop. Oła, weź. Ej, no dajcie mi coś do jedzenia. Naprawdę? I to wszystko? Czy mogę iść dalej? No, chyba mogę iść dalej. Już myślałem, że to boss. O! Ostatnie ulepszenie. No, wziąłem gówno, a nie broń. Nieważne. Ale te ulepszenie działa tylko w tym momencie, gdy nie dostanę obrażenia. Ale to go było... Właśnie. F8, tak? Mam nadzieję, że znowu je dostaniemy. Tak, znowu to dostaliśmy. Bo... Nie chcę tego. Wolę to. Baw. Co to? No będzie fajnie. Kurczę. Fajny ten dźwięk. Kurwa. Burum. O, myślałem, że będzie skakał. Już tak chciałem, żeby podskoczył. Po nogach go! Bum! Ej, kurwa, ludziska, to nie znaczy, że jest łatwo. No właśnie.
Buff. No. Myślałem, że mnie nie sięgnie tu. No nic, tak to jest, jak się ma tylko tyle życia. I źle się trafia. Bop. Dobra. Ciężko z takim życiem. No... Jak oni mnie w takim miejscu... A spróbuję, wiem co, jak będzie mnie już... dobra, to rzuca pod siebie. Nie rzuca do przodu. No chodź tu, chodź. No dobra, idziesz od tyłu, nagle... Nagle od tyłu! Ej, to jedną żyłam, cofaj tam. Ale wziąłem gówno. Co jest? Mile zaskoczyło. Ale to już kurczę nie. Jejku no. Czy ta gra musi być taka trudna? Skok Supermana. Bum 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 bum. A jestem ciekaw, czy mogę to rozwalić Didom. No, tego to na pewno nie. Bo jak to mnie uderza w nóżkę, a ja biję w górę. Ale masakra, save za save'em. Dobra, jednak mogę. Uff. Czemu tylko raz mogłem tym rzucić? Jest dobrze. Okej. Okay. Świnie! Mam na was sposób. Komando Fox. Pup. Sorry, na tego nie miałem. Takiej taktyki sobie nie przygotowałem, że on będzie skakał na mnie. Kur... Czemu ja go nie mogę dosięgnąć tym sreberkiem? Tego bez problemu, nawet nie na jego poziomie, jest tematem... Dziaba. Dobra. Jednak to się przydało. O! Hop, hop, hop.
Wiecie, co to było? Wiecie, co to było? Ja nie wiem, ale... Hop! To było to! Coś pięknego! Co to? No jaja sobie robicie. Nie ma mnie, mnie tam nie było. Dam radę. Nieźle, nieźle to jest. Więcej temu szczęścia niż w ogóle to coś bije, ale dobra. Bam, 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 łeb ci się roz... Okej, okay, trzecia plansza przed nami, a druga za nami. Uuu, jakoś to leci. The Leaning Tower of Pisa. Chyba... Nie wiem. Chyba Giza. Wiiu! Wiiu! Fajnie piszczą. Ale dobra, koniec tego piszczenia. Oła. Wow! Ty chuju, oddaj mi filar! Oła. Próbuję się doszukać jakiejś melodii w tych dźwiękach. Wiiu! Wiiu! Bum 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 bum. Piniata bum bum. Up. Tu w ogóle zauważyłem... Tu w ogóle zauważyłem, że tu nie ma tych... jak się nazywa? Muszę wejść do góry szybko właśnie. Że tu w ogóle... Myślałem na przykład, że to jest Vampire Killer, ale za dużo się tego nasłuchałem. Jak zauważyłem, to tu w ogóle nie ma apteczek. A to już nie jest dobrze. Jakieś mumie. Jak ja to mam przeskoczyć? No dobra, ale... Dobra, to się wrócić. Ej, to patrzaj do góry. Ło, wow, jaka... Trzy! Jaka masuwa. Up, 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 up.
Oła. Dobra. Masakra z tym gównem. W ogóle to nie wygląda jak kryształy. Halo, to jest niebieskie. Ale mi to bossman. Ja pierdolę. No. Wow, ale epicko! Ale fazowo! No tak, to było w ogóle ekstra. Ej, co to za lustro? Oła. A. Tak jak działa jak krucyfiks. Teczo. Jebnął mnie w głowę. Rozwinął głowę i mnie w nią jebnął. Nie wnikam. Chciałem zapisać. Dobra. No, k burze jebany. Widzicie, co tu się w ogóle dzieje? Bo miejscami to jest przegięcie pały po prostu. No kurczę. Nie chcę stracić tej rzeczy. Dobra. Co proszę, jak ja mam potem skakać? Porażka jakaś. Okej, mogę użyć tego, ale to strasznie laguje. Thank you.
No masakra. Jedno serduszko, fajnie. Nie no, w porządku. Łatwy. A gdzie będę? Gdzie będę zaczynał? Dobra, może być. Wiem, że mam tylko tą gidę zwykłą, no ale cóż. To w ogóle kurwa jest, kto to wymyślił? Spać do domu! Stage trzeci complete. I tradycyjny save game. Dobra. Stage czwarty, o mój Boże. Czy ja dobrze widzę? Naprawdę? Żołnierze w kaskach. Dobra, pierwszy stage bez zginięcia. Widzę, że walczą. Coś mi to przypomina. A miam 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 miąsko. No nie, dawaj.
A, dobra. Co to w ogóle jest? Kurwa! Laboratorium. Dobra, okej, okay, Castlevania, no ale takie czasy. Przywykłem do klimatu zamków. A nie do klimatu jakiś w ogóle, no nie wiem czego, jakiś kosmicznych tych, no ludzie. Zlitujcie się. O mój Boże. Dobra, koła zębate, okej. Okay. Wieża, od razu mi się kojarzy z wieżą. Z tym zegarem wielkim, co się szło w Castlevanii. Dobra, zgodzę się. To jest przyjemne, ale... Te dźwięki, które tu towarzyszą, one nie są fajne. Jakieś tłoki... Przynajmniej idzie mi jak... lepiej jak nie jedzą Castlevanii. Chyba. Hop. Ale prędkość. To jest akurat przyjemne. 57 tych mam. Hop. You are pro! Jostuś, you are pro! Skaczesz już przez te... O, dobra, wziąłem tu górno. Halo, co to kurwa ma być? No jebne. Co to jest? Czekajcie. No właśnie. Myślałem, że będę mógł przejść tak jak wtedy. O nie. Ciężko. Dobra, tak też może być, bo ja z tego wybrnę. Co ja kurwa robię? O, zabił mnie. No zabił. Jeszcze jakiś dźwięk to waszy bui. Gdybym to zrobił w sposób taki, że on by... Gdybym podskakiwał na lancy. Gini!
kulkę, chcę kulkę. Przynajmniej muzyczka fajna. Okej. Okay. Skąd ja miałem dowiedzieć? Chciałem, że to jest tło! Pa, 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 pa. Didu-di-dum. Jak ja to... Nieważne. No, fuck you! I znowu muszę być hardcorem na dwóch życiach. Masakra. Up. Tu się kołysze kosmicznie. To mi zabiera tylko... Po jednym, tak więc. Dużo tego nie tracę. Wolę zapisać, bo wiem, że jak to spadnę... O, nie zginę jednym. Co to jest? Nice, w ogóle... Nie wiem. Jaki potwór? No jebne. W ogóle zaklinowałem się. Ej, dobra, to nie ma różnicy, jak to bije. Hardcore, w ogóle hardcore. Bwip. Masakra. Jak on kurwa w ogóle chodzi? To jest już zastanawiające. Chyba z takim życiem go nie zabije ludziska. A będzie to graniczyć z cudem. Mam gównianą broń. Znaczy, no, gównianą drugą broń. Chyba, że będę po prostu robił coś takiego. Nie da się ich nawet zniszczyć. Pierdolę.
co to jest w ogóle? Gdzie to ma w ogóle punkt? W co to w ogóle bić? Ja pierdolę. Bip, bip. To znowu whipa tym. To było zastanawiające. O! Wymasowany atak. Whip up. Whip, whip, whip. Masakra. Nigdy więcej takiego bossa. To rzuca kurwa jakimiś whipami. Whip, whip. O, niepotrzebnie skoczyłem do przodu. A jakbym zrobił coś takiego? Myślicie, że to by przyniosło skutek? Kwadrat i ten, kwadrat i ten. To on w sumie... Kurwa, jak on tym whipem szybko rzuca. Whip, whip. Czemu ja to nazywam whip, to ja nie mam pojęcia. Co to za boss, bo to jest tylko myśl. Masakra, zginęło to coś. Duru 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 duru. Stage 4 cleared. Okej, okay. Kolejny stage za nami i lecimy dalej, nie przerywamy nagrania. Okej, okay, dobra, teraz jesteśmy w jakiejś dżungli, czy coś? A, czekajcie, trochę sobie odsunę, dobra. Hm.
Dobra, można to uderzyć, dobra. Ale dźwięki już nie nastraszają. Dobra, to też można zniszczyć. Ja sobie będę sejwował ludziska, bo... A to się da zniszczyć? Nie, to się da tylko zatrzymać, okej. Chyba trzeba to zrobić po staremu. Dobra. Opadło, dobra. Tego chyba nie uda nam się zniszczyć. Dobra. Odwrócone sterowanie mam. Ale jako tak obrażeń mi to nie zadaje. Ej, to jest akurat świetne. O. No, weź tym. O, dobra. W taki sposób to działa. Boss? Nie, ale jakieś... zakrwawione szkielety. Dobra, może być już. Wziąłem gówno, no cóż. Kurwa. Masakra. Dobra. Ja, porażka. O, znowu z tego miejsca. No nic, będziemy może... Będziemy może mieli szansę nie stracić tego... tej dzidy mojej świecącej. Oby. Tu trzeba zrobić tak. Siada. Ja pierdolę. Jak to mam uniknąć? Dobra. Pierwszy zabity bez straty. No właśnie. Ciężko będzie. No właśnie, jakbym stał... Co ja zrobiłem? Dobra. Naprawiłem dźwięk. Ja pierdolę. Brawo. Brawo! Kolejny bitch! Tego ścierwa już nie trafiłem. Akurat to mi dobrze idzie. Wychodzimy z tego... No, wyszliśmy z tego jebanego lasu. Dobra, spadł na mnie ten... Randol. Hop. Hop. I tak naprawdę wszystkie będą... Zabity...
Dobra. Ej, nawet nieźle mi to idzie. Jeszcze bez straty jakiegokolwiek życia z save'ami oczywiście, nie mówię, że nie. O, dobra. To się zmieniło. No nic, trudno. O mój Boże, gdybym ja tego nie mógł rozwalać, to powodzenia mi by to było. Dobra. Co to teraz pod... co to kur... A jak tutaj wejdę? Aha, tędy nie przejdę, dobra. O, dobra, to już nie jebło. Wow, ale byłem daleko. Bła, bła. Ale jak to strącić tamtego? Wiem już jak. Okej. Okay. Kurczę, zapomniałem. Dobra, zróbmy tak. Kurczę. No to ci... naprawdę... Dobra, nieważne, nieważne. Ale lamie. Ej, ja miałem wczytać, a nie... z jakiego dziwnego miejsca startowałem. Spieprzyłem. Patrzcie, ludziska, chodzi o to. Dobra, teraz to robimy. Dobra. I jesteśmy w nowej lokacji. Co to jest za lokacja? Kryształki. Dobra, może... O nie. I szybko tamtego. Wiecie, że to działa też tak? Trzeba tylko potrafić trafić. Nie można się wracać. Pod żadnym pozorem nie można się wracać.
Trzeba ciągle iść do przodu, bo jak będziemy stali w miejscu, to oni będą przybywać i przybywać, a tego chyba nie chcemy. Aha. What the fuck? Wow. Dobra, chodź tu, rozprawimy się. Nie robisz mi nic. Nara! O, ile nie mają życia? To akurat mnie zastanawia. Ej! Oż ty kur... No jak ja mam tego unikać? Nie lubię takich misji. I chuj, kur... Bo oni strzelają nieregularnie, no... Dobra. Chciał mnie jebnąć z młotka. Ciop. Co to było? Willy Man? I czemu ja go... Czemu on przestał go bić? A ja nie wstawałem, to jest najlepsze właśnie. Ten ala... Ten analog taki jest. Dobra. Bo on jest bardziej do gier FPP. Czy ja mogę to bić? No dobra, i co? Ja nie jarzę, o co tu chodzi. Ja nie wiem, ja nie jarzę. Przecież ja jej zabijam. Dobra, wystarczy stać w tym miejscu chwilę. One same podejdą. Te dwa przynajmniej.
No i ja to rozwalam przecież. A co z tym bossem chodzi? O to też nie. Pobicie po oczach też nie. Sorry, ale nie wiem. Naprawdę nie wiem, jak zabić tego bossa. Nie wiem. Okej. Więc co tu kurwa... Co tu kurwa zrobić? Pomyślmy. Oooo! Wiem, o co chodzi! Oh, super. Już się robi czerwony chłopaczek. To łatwy ten bosik. Brawo! O, dlatego taki łatwy, bo idziemy dalej. Dobre pytanie, co mnie tu czeka? Co to? Jakaś panna. Stój tam. Okej, nie stój tam. What the fuck? Co to kurwa za ważki są? Oh, what the hell? O, coś mnie trafiło. Jakiś niewidzialny pyłek w ogóle. Teraz też mnie chciało. No dobra, walimy tego wielkiego komara. No dobra, on wali też mnie. Kurwa mać, a to było takie piękne. Jeszcze 3 strzały. Kurwa, motyl mnie zabił, motyl! No chodź, 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 chodź.
No chodź. Plum, 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 plum. Poplumpował. Final? No, final, o. Nice. Stage 6. Co to jest? The Castle Anglia. Dobra. Final stage start. Ty. What up? Oh, sorry, Ludziska. Oszczędzam.